jadąc rowerem po Warmii, zjawiłem się w Cerkiewniku. Cerkiewnik położony jest bardzo ładnie, bardzo malowniczo, nad kilkoma jeziorami, między innymi jezioro Limajno tutaj dominuje w tym krajobrazie, ale są też inne, mniejsze akweny, dużo lasów, dużo zieleni, więc naprawdę bardzo atrakcyjnie położony. Gdybyśmy chcieli dotrzeć do Cerkiewnika z Olsztyna rowerem, to zachęcałabym do skorzystania oczywiście z alternatywnej takiej trasy odbiegającej od drogi krajowej, trasy wiodącej przez lasy. Jest to trasa, która pokrywa się w dużej części ze szlakiem kopernikowskim, pierwszym szlakiem kopernikowskim, oznakowanym bardzo dobrze kolorem czerwonym, więc można się tym posiłkować. To też jest fragment tak zwanej warmińskiej łynostrady, czyli droga jak najbardziej przystosowana do podróży rowerowej także. Znajdujemy się w naszym centrum wioski, czyli nasz stawek wiejski, na którym się spotykają wszyscy mieszkańcy, nad którym przychodzą dzieci. W stawie pływają amury takie po 3-4 kg. Nie można siatką ciągać, ale można na wędkę sobie złapać i nie jeden mieszkaniec taką rybkę sobie złapał. Przede wszystkim amura, bo amury nam tak porosły. I kiedyś ten stawek był zarośnięty rzęsą wszystkim. Jak kupiliśmy amury, to wygląda tak, jak wygląda, pięknie. Cerkiewnik to bardzo katolicka wieś, powiem tak, była, może troszeczkę to teraz zostało zeświadczone. Niemniej jednak pozycja kościoła w momencie, kiedy pozbawieni zostaliśmy szkoły i chwilowo zawieszone zostało kursowanie pociągi i tak dalej, to jest centrum, że tak powiem, spotkań. No tam się modlimy i jednocześnie spotkamy się towarzysko po nabożeństwach.